Bonjour, bonsoir, kochane, w nowej serii filmów Mon Petit Paris, mój mały Paryż. W tym formacie będę starać się odtworzyć atmosferę Paryża oraz przybliżyć Wam bardzo charakterystyczne cechy francuskiego stylu. Cechy te są kluczowe dla dogłębnego zrozumienia specyfiki paryskiego szyku. Dziś odcinek drugi, w którym skupimy się na kobiecości, która jest bardzo ważnym i charakterystycznym elementem francuskiego stylu. Zacznijmy od le bijou, czyli biżuterii. Przyjął się stereotyp, że paryżanki jej nie noszą, co nie jest prawdą. Przypatrz się dobrze. Francuzki we wszystkim są wyważone, dlatego choć noszą również duże formy, jak naszyjniki czy bransoletki z naturalnych kamieni oraz vintage'owe klipsy, nigdy się nimi nie obwieszają. Zanim wyjdziesz z domu, spójrz w lustro i usuń jeden dodatek, mówiła Chanel. Bardzo często paryżanki mają swoje stałe zestawy biżuterii, które wybierały długo i z pietyzmem, by pasowały do wszystkiego. Jest w tym oczywiście zmysł praktyczny, ale również kreowanie swojej indywidualności przez wybór wyjątkowego zestawu oddającego ducha jego posiadaczki. Kobiecość wyraża się również w stroju, co szczególnie dobrze widać w lecie. Jedną z najbardziej popularnych form jest dopasowana bluzeczka i spódnica midi oraz klapki lub sandałki na wygodnym, nie za wysokim obcasie. Zauważcie, że tu również widać francuskie zrównoważenie formy. Mamy tu idealnie podkreślającą sylwetkę bluzeczkę, a w zasadzie body lingerie, czyli bieliźniane body. Mało jest na rynku tego typu rzeczy, które przeznaczone do noszenia pod ubraniem można swobodnie zakładać solo. Moje body stanowi ten poszukiwany wyjątek. Jest marki Obsessive i podlinkowałam je w opisie filmu. Wystarczy dodać czarny koronkowy stanik i voilà! Jeśli jesteś drobna, nikt nie zorientuje się, że jesteś w bieliźnie. Do tego dłuższa spódnica, ale z sensualnym rozcięciem na nogę. Il clin des yeux. Francuski styl mruga okiem i wcale nie trzeba do tego bardzo kolorowych, krzykliwych ubrań. Całość idealnie dopełniają dodatki. Okulary przeciwsłoneczne, mała torebka oraz omawiana wcześniej biżuteria. Kolczyki kreolki i sekretnik to mój ulubiony zestaw do tego typu zwiewnych, letnich form. Ostatnio nieustannie noszę również bransoletkę z naturalnych pereł i malachitów marki Mikaena. Tak naprawdę jest to naszyjnik, ale prawdziwie pokochałam go właśnie jako bransoletkę. Zmiana pierwotnego przeznaczenia przedmiotów jest po prostu chic. Przy okazji pragnę Wam polecić francuski miniserial dostępny na polskim Netflixie. Bazar de la Charité jest produkcją opartą na autentycznym wydarzeniu 4 maja 1897 roku w instytucji dobroczynnej wybuchł wielki pożar. Zginęło 120 osób, głównie kobiet, którym nie pomogli mężczyźni z towarzystwa ratujący się jako pierwsi. Pomagali jedynie mężczyźni niższego stanu. Na tle tego wydarzenia przedstawiono pełne zwrotów akcji losy trzech kobiet: arystokratki Adrienne, jej siostrzenicy Alice oraz służącej Rose. W życiu każdej z nich następuje przemiana, która po licznych perturbacjach okazuje się pozytywna. Kolejnym, bardzo charakterystycznym elementem francuskiego stylu jest czerwona szminka i sama czynność malowania ust. Oczywiście zwykłe Francuzki nie poprawiają ust ostentacyjnie, na przykład stojąc na środku chodnika, jednak ten motyw bardzo lubią wykorzystywać francuskie influencerki i marki modowe. W końcu jest to bardzo charakterystyczny element odróżniający paryski styl od innych. Pamiętaj, że odcień czerwieni możesz dobrać do swojego typu urody. To wcale nie musi być tak jaskrawa czerwień jak u mnie. Jeśli masz małe usta lub wolisz subtelniejszy efekt, nałóż pomadkę palcem lub pędzelkiem. Bardzo polecam szminki z serii L'Oréal Color Rich oraz pędzelek Dior numer 31. Kolejnym, bardzo ważnym elementem kobiecości w stylu paryskim jest upodobanie do koronek, które mamy tak pod ubraniem, jak i w nocy. Bieliźniane body już było, więc teraz zabieram Was na poszukiwanie nocnej halki idealnej. W swojej okolicy stacjonarnie najlepszej jakości haleczki znalazłam w Intimissimi. Pierwsza z nich to subtelne połączenie śmietankowego jedwabiu z błękitną koronką.
Halka jest na wyprzedaży i obecnie kosztuje ponad 100 zł mniej niż w regularnej cenie. Niestety nie znalazłam jej online. Być może znajdziecie ją w sklepach stacjonarnych w swojej okolicy, bo jest naprawdę śliczna i warta rozważenia, jeśli szukacie czegoś cudownego do spania. Droga haleczka nie ma co prawda koronek, ale jest również niezwykle kobieca i doskonale sprawdzi się podczas wakacyjnego wyjazdu. Jest wykonana z lekkiej, ale nie prześwitującej wiskozy i przypomina sukienkę. Jest obecnie w niższej cenie i możecie ją kupić online. Podlinkowałam ją w opisie filmu, gdzie znajdziecie również moje wymiary i rozmiar, który w każdej z tych haleczek miałam. Ostatnia halka, która przykuła moją uwagę, stanowi równocześnie mój osobisty ideał. Jej krój i długość są po prostu idealne. Przy moim wzroście 170 cm nie jest za krótka. Również linia biustu jest wykrojona tak, że czuję się swobodnie. Dzięki temu mogę w niej nie tylko spać, ale również chodzić po domu w upalne dni. Halka ta jest wykonana z niezwykle przyjemnego dla skóry jedwabiu. Stanowi też stały asortyment w kolekcji marki i występuje w 7 kolorach. Nasyconym granacie, który mierzyłam, czerwieni, czerni, bieli, pudrowym różu, jasnej szarości i beżu. Bardzo Wam ją polecam. Ja miałam szczęście i dostałam ją w prezencie. Czy to nie jest idealny strój do porannej kawy? Wystarczy dodać biżuterię i w razie potrzeby otulić się milutkim kardiganem. Do tego koniecznie perfumy. Jeden z moich ulubionych, niezwykle kobiecych zapachów to Chanel Gabriel Essence. Ten zapach ma w sobie elegancję i zmysłowość, otulenie i owocową witalność. Wersja podstawowa, czyli Gabriel z 2017 roku, jest po prostu elegancka, a w cieplejsze dni nieco dusi. Inaczej jest Essence. To już nie tylko powściągliwa elegancja, ale również zmysłowa kobiecość, która nie przytłacza w słoneczne dni. Gdyby słońce miało zapach, pachniałoby Chanel Gabriel Essence. Mam nadzieję, że ten filmik był dla Was niczym chrupiący La Croissant do porannej lub wieczornej kawy, a do tego w obrazowy sposób przybliżył Wam tak ważny dla francuskiego stylu pierwiastek kobiecości – La Féminité. Zapraszam również na podcast z francuskimi historiami z mojego życia, krótkie filmiki short oraz posty w YouTube'owej zakładce Społeczność. Bonjourne, bonsoiré, a przede wszystkim gros bisous i à bientôt.